Cześć, tu Jacek Brzezowski. Tchnienie Grozy jest darmową audycją, którą tworzę w wolnym czasie. Jeśli chcesz wesprzeć Tchnienie Grozy, wejdź na stronę patronite.pl/tchnienie-grozy. Mikołaj Gogol. Wi. Część trzecia. Kołując północy, gubiąc nieustannie drogę, którą znali jak własną kieszeń, spuścili się wreszcie ze stromej góry w dolinę. I filozof dostrzegł po obu stronach ciągnący się częstokół, czy też opłotki, obsadzone niskimi drzewkami, spoza których wyzierały strzechy. Była to duża osada, stanowiąca własność setnika. Północ dawno już minęła. Niebo ściemniało. Gdzieniegdzie migotały gwiazdeczki. W żadnej chacie nie widać było światła. Przy wtórze ujadania psów wjechali na dziedziniec otoczony stodołami i zabudowaniami krytymi słomą. Jedno z nich, stojące pośrodku podwórza, naprzeciw wrót wjazdowych, większe od innych, wyglądało na domostwo setnika. Bryka zatrzymała się przed czymś w rodzaju wozowni. Podróżnicy nasi udali się na spoczynek, ale filozof chciał się nieco przyjrzeć, choć z zewnątrz dworkowi dziedzica. Jednakże, aż wybałuszał ze wszystkich sił oczy, nic nie mógł odróżnić w kształtach należytych. Zamiast domu majaczył mu się niedźwiedź, a z komina robił się rektor. Filozof machnął ręką i poszedł spać. Kiedy się obudził, dworek cały był w ruchu. W nocy panienka umarła. Służba biegała na złamanie karku tam i nazad. Jakieś staruszki płakały. Ciżba ciekawych patrzyła przez parkan na podwórze dziedzicowe, jakby tam mogła coś wypatrzyć. Filozof, nie mając nic do roboty, zaczął się przyglądać dworkowi, któremu na próżno usiłował się przyjrzeć w nocy. Dom setnika był to niewielki, niski budyneczek, jakie dawnymi czasy stawiano zazwyczaj na Ukrainie. Strzechę miał słomianą. Jego ostry i wysoki szczyt z okienkiem podobnym do oka, wzniesionego w górę, cały był wymalowany w błękitne i żółte kwiaty i w czerwone półksiężyce. Podtrzymywały go dwa słupki dębowe do połowy okrągłe, u dołu sześciograniaste, z wymyślnym szlaczkiem u góry. Pod szczytem był nieduży ganeczek z ławami po obu stronach. Po bokach domu stały szopy, również na słupkach wzorzystych. Przed domem zieleniała wysoka grusza ze strzelistym wierzchołkiem z listowiem szemrzącym. Kilka spichrzów i lamusów stało po środku podwórza w dwa rzędy, tworząc szeroką ulicę prowadzącą do dworku. Za spichrzami w pobliżu wrót widniały dwie trójścienne piwnice ustawione naprzeciw siebie, również słomą kryte. Frontowa ścianka każdej z nich zaopatrzona była w niziutkie drzwi i wymalowana w różne figury. Na jednej wyobrażony był kozak siedzący na beczce z dzbanem w ręku i z napisem „Wypiję wszystko”. Na drugiej flaszka i gąsiorki, dookoła zaś dla ozdoby koń do góry nogami, faja, tołumbas, a nad tym napis „Trunek, uciecha kozacza”.
Ze strychu jednej ze stodół wyglądały przez wielki luft trąby mosiężne i bęben. U bramy stały dwie armatki. Wszystko wskazywało na to, że gospodarz domu lubił się zabawić, że dziedziniec często rozbrzmiewał okrzykami biesiadnymi. Za często kołem stały dwa wiatraki. Na tyłach domu ciągnęły się sady. Skroś wierzchołki ich drzew widać było tylko ciemne kapturki dymników na chatach, ukrytych w zielonym gąszczu. Całe zioło rozsiadło się na szerokim i równym zboczu wzgórza. Od strony północnej osłaniało wszystko urwiste wzgórze, spływając swym podnóżem aż po sam dziedziniec. Gdy się patrzyło na nie z dołu, wydawało się jednak bardziej strome. Na jego smukłym szczycie sterczały gdzieniegdzie koszlawe łodygi wątłych burzanów, czerniejąc na jasnym niebie. Jego kształt ogołocony i gliniasty tchnął jakowymś smętkiem. Stoki wzgórza zbrużdżone były wypłukami i zaciekami deszczów. Na spadzistej pochyłości w dwóch miejscach wystawały dwie chaty. Nad jedną z nich rozpostarła swe gałęzie rozłożysta jabłoń, podparta przy korzeniu kołkami przysypanymi ziemią. Strącane wiatrem jabłka staczały się aż na podwórze dziedzicowe. Od wierzchołka wzgórza wiła się po jego zboczach droga polna. Opadłszy na dół, biegła wzdłuż dziedzińca ku osadzie. Kiedy filozof uzmysłowił sobie straszliwą spadzistość tej drogi i wspomniał podróż wczorajszą, doszedł do wniosku, że albo konie pańskie były bardzo mądre, albo też głowy kozackie bardzo mocne, skoro w tym odurzeniu pijackim nie wywrócili się do góry nogami razem z ogromniastą bryką i jej ładunkiem. Filozof stał w miejscu podwórza najbardziej wyniosłym. Gdy się odwrócił i spojrzał w stronę przeciwną, odsłonił się przed nim widok zgoła odmienny. Osada po pochyłości wzgórza staczała się w równinę. Rozległe łąki ciągnęły się na dalekiej przestrzeni. Jaskrawa zieloność ciemniała w miarę oddalenia. Wsie szeregami siniały w dali, aczkolwiek odległość od nich przekraczała 20 wiorst. Z prawej strony tych łąk biegł łańcuch wzgórz i ledwie widoczna z dala gorzała i ciemniała smuga Dniepru. Ej, jakiś to rajski zakątek, pomyślał filozof. Dobrze by tu żyć, łapać ryby w Dnieprze i w stawach. Zastawiać sidła na ptaszki albo z dubeltówką polować i na strepety i słonki. Przypuszczam, że i dropi musi być niemało na tych łęgach. Można tu ususzyć owoców co niemiara i sprzedawać je w mieście lub lepiej jeszcze pędzić z nich wódkę, bo z wódką owocową żadna siwucha w porównanie iść nie może. Ale nie wadzi też pomyśleć o tym, jakby stąd dać nura. Zauważył za opłotkami śnieżynkę, całkiem przysłoniętą wybujałym burzanem. Odruchowo wstąpił na nią, chcąc się tylko przespacerować i dopiero potem machnąć chyłkiem w pole między chatami. Raptem poczuł na ramieniu dłoń dosyć krzepką. Za nim stał ten stary kozak, który wczoraj trapił się tak gorzko swoim sieroctwem i samotnością. Na próżno, panie filozofie, myślisz o tym, żeby czmychnąć z futoru, powiedział kozak. Nie takie to miejsce, żeby stąd można było umknąć, a i droga dla piechura kiepska. Idź no lepiej do pana. Czeka na ciebie dawno w świetlicy. Chodźmy. Cóż zrobić? Z przyjemnością, odrzekł filozof, idąc za kozakiem. Setnik podeszły już w latach z siwym wąsem, z wyrazem posępnej troski na twarzy, siedział przy stole w świetlicy, podparszy pięściami głowę. Mógł mieć około 50, ale głębokie strapienie na twarzy, jej kolor jakby spłowiały, świadczyły, że dusza w nim została zmiażdżona i zabita w jednej chwili, że wszystka jego dawna wesołość i hulaczność zginęły na zawsze.
Gdy Homa wszedł ze starym kozakiem, setnik odjął od twarzy jedną rękę i na niski ich ukłon skinął z lekka głową. Z uszanowaniem zatrzymali się przy drzwiach. Ktoś ty i skąd? I jakiegoś stanu, człowiecze poczciwy? Zapytał setnik głosem ani łaskawym, ani surowym. Filozof Brut, bursarzem jestem. Co zacz był twój ojciec? Nie wiem, wielmożny panie, a matka twoja? Matki nie znam również. Biorąc na rozum, musiała być i matka, ale co za jedna i skąd i kiedy żyła? Dalibóg, nie wiem, dobrodzieju mój. Starzec milczał przez chwilę. Zdał się rozmyślać. Jakżeś poznał z moją córką? Nie znałem się zgoła, wielmożny panie. Bóg mi świadkiem, że nie znałem. Żadnych spraw jeszcze z panienkami nie miałem, póki żyję. Jechał je sęk, żeby nie wyrzec czegoś nieprzystojnego. Dlaczego więc moja córka wybrała ciebie, a nie kogoś innego do odmawiania modłów? Filozof wzruszył ramionami. Bóg raczy wiedzieć, jak to wytłumaczyć. Wiadoma rzecz, że panów nachodzą czasem takie zachcianki, że i najuczeńszy człowiek w nich się nie połapie. Ale kusa rada. Przysłowie mówi, jak pan każe, tak ja gram. A nie łżesz ty przypadkiem, panie filozofie. Niech mnie jasny piorun na tym miejscu strzeli, jeżeli łżę. Gdyby choć chwilę dłużej pożyła, powiedział ze smutkiem setnik, dowiedziałbym się pewnie wszystkiego. Niechaj nikt, tatulu, za mnie litanii nie odmawia, tylko bursak kijowski Homa Brut. Poślij zaruteńko po niego i niech się 3 noce modli za moją grzeszną duszę. On wie. A co takiego wie? Już nie usłyszałem. Gąbeczka moja nie zdołała dopowiedzieć i umarła. Człowiek, pewnie jesteś poczciwy, znany ze swego życia świątobliwego i uczynków bogobojnych. Może się nasłuchało o tobie. Ja? Wyrzekł bursak, cofając się w zdumieniu. Ja i życie świątobliwe? Powtórzył, patrząc wprost w oczy setnikowi. Co też mówicie, panie? Bóg z wami. Ja przecie, choć to i nieprzystojnie wyznać, w Wigilię postu nocowałem u piekarki. Ha, trudno. Tak już snać sądzone. Dziś jeszcze musisz przystąpić do swych obowiązków. Powiedziałbym na to waszej miłości, zapewne każdy człowiek z Pismem Świętym oznajomiony potrafi wedle możebności. Wszelako godziłoby się zawezwać tu diakona lub co najmniej diaka. Naród to rozgarnięty, wie co i jak należy. Ale co do mnie? Głosu nawet nie mam takiego i sam jestem. Diabli wiedzą co. Żadnego wyglądu nie mam. Mów sobie co chcesz, ale ja wypełnię wszystko tak, jak mi gąbeczka moja przykazała. Nic dla niej nie pożałuję. Przemodlisz 3 noce jak trzeba. Nagrodzę cię. Jeśli nie, niech sam szatan gniewu się mego lęka. Słowa ostatnie wypowiedział setnik z taką mocą, iż filozof zrozumiał od razu, że to nie przelewki. Chodź ze mną, rozkazał setnik. Wyszli do sieni. Setnik otworzył drzwi do drugiej świetlicy, położonej naprzeciwko pierwszej. Filozof przystanął na chwilę w sieni, żeby się wysmarkać, po czym w lęku bezwiednym przystąpił próg. Cała podłoga wysłana była czerwoną kitajką. W rogu pod obrazami świętymi leżała nieboszczka na wysokim stole, przykrytym zasłoną z granatowego aksamitu. Zdobiono w złociste frędzle i chwasty. Strzeliste gromnice oplecione kaliną stały w jej nogach i u wezgłowia, sącząc światło mętne, rozpraszające się w blasku dnia. Oblicze zmarłej przysłonił ojciec niepocieszony, który siedział teraz przy niej, zwrócony tyłem do drzwi. Filozofa przeraziły słowa, które
usłyszał w progu. Nie nad tym biadam, córo moja najmilejsza, żeś nie dożyła lat sędziwych i w kwiecie wieku na moją boleść i utrapienie ten padł opuściła. Badam nad tym, gąbeczko moja, że nie wiem, który to mój wróg okrutny był przyczyną śmierci twojej. I gdybym wiedział, kto się ośmielił skrzywdzić tak ciebie, kto by się nawet ważył rzec ci, jakie słowo przykre, przysięgam na Boga, nie ujrzałby on już dzieci swoich, jeśli jest tak stary jak ja, a nie ojca swego i matki, jeżeli we wczesnym jest wieku. I ciało jego rzucone by już było na pożarcie drapieżnym ptakom i zwierzom stepowym. Ale biada mi, nagietko moja polna, przepióreczko moja, jasnotko moja. Przeżyję resztę dni swoich bez pociechy, rękawem ocierając łzy sęziste, co płyną ze starych oczu moich. Wówczas, gdy wróg mój weselić się będzie i naśmiewać w duszy ze starca niedołężnego. Setnik urwał, a przyczyną tego była rozdzierająca go boleść, która się wylała w całym potopie łez. Filozof wzruszył się nad tym żalem nieutulonym, zakaszlał i zakrzechtał głucho, chcąc czyścić swój głos. Starzec odwrócił się i wskazał mu jego miejsce. U wezgłowia zmarłej, przy niewielkim pulpicie, na którym leżały księgi święte. Trzy noce jakoś odbębnie, pomyślał filozof, a za to pan wypcha mi obydwie kieszenie szczerymi czerwieńcami. Stanął przy pulpicie, odkaszlnął raz jeszcze i zaczął czytanie, nie oglądając się na stronę i nie mając odwagi spojrzeć na twarz zmarłej. Zaległa głęboka cisza. Setnik wyszedł. Wówczas filozof zwolna odwrócił głowę, żeby spojrzeć na nieboszczkę i dreszcz przeszedł go od stóp do głów. Przed nim leżała krasawica, jakiej świat nie widział. Nigdy, zda się, jeszcze żadne rysy twarzy nie były rzeźbione tak wyraziście, a zarazem tak przedziwnie harmonijnie. Leżała jak żywa. Jej czoło przepiękne i delikatne, jak śnieg, jak srebro, zdawało się myśleć. Brwi, noc istna w pełni dnia słonecznego, wąskie, równe, wznosiły się dumnie nad zamkniętymi powiekami. Rzęsy padały strzeliście na policzki, płonące żarem tajemnych pożądań. Wargi, korale gotowe były rozkwitnąć uśmiechem rozkoszy i szczęścia, ale w rysach tych filozof dostrzegł coś przerażająco groźnego. Uczuł, jak serce w nim boleśnie jęknęło, jak gdyby ktoś raptem w wirze zabawy i tańczącego tłumu zaśpiewał pieśń o niedoli ludu. Korale jej warg zdały się jak krew, która mu nabiegła do serca. Nagle twarz jej przybrała straszny i znajomy wyraz. Wiedźma! Krzyknął filozof nie swoim głosem. Zbladł cały, odwrócił się i zaczął odmawiać modlitwę. Była to właśnie owa wiedźma, którą zabił. O zachodzie słońca zwłoki zaniesiono do cerkwi. Filozof podtrzymał ramieniem czarną trumnę żałobną i czuł na ramieniu swoim coś zimnego, jak lód. Setnik szedł przodem, niosąc wieko ciasnej domowiny nieboszczki. Drewniana cerkiew poczerniała ze starości, omszona o trzech kopułach stożkowatych. Stała posępnie, prawie na skraju osady. Widać było, że dawno nie odprawiano w niej żadnego nabożeństwa. Przed każdym obrazem płonęły zapalone świece. Trumnę ustawiono po środku, naprzeciwko ołtarza. Stary setnik padł krzyżem, potem ucałował zmarłą i wyszedł razem z innymi, wydawszy polecenie, by nakarmiono dobrze filozofa i po wieczerzy odprowadzono go do cerkwi. Po przyjściu do kuchni ci, którzy nieśli trumnę, zaczęli przykładać ręce do pieca, co zwykli czynić Ukraińcy, gdy zobaczą nieboszczyka.
Głód, który zaczął doskwierać filozofowi, kazał mu na czas niejaki zapomnieć całkiem o zmarłej. Wnet wszystka czelać jęła się powoli gromadzić w kuchni. Kuchnia w domu setnika była czymś w rodzaju klubu, do którego schodziło się wszystko, co żyło we dworze, wliczając w to i psy, zbiegające się tu po kości i po myje. Każdy, kogo posyłano gdziekolwiek po coś, zachodził naprzód do kuchni, żeby chwileczkę odpocząć na ławie i wykurzyć lulkę. Bezrzędni słudzy mieszkający we dworze leżeli tu na swych pięknych świtkach kozackich, niemal dzień cały na ławach, pod ławami, na zapiecku. Słowem, wszędzie, gdzie się dało znaleźć wygodniejsze miejsce. Każdy przy tym wiecznie zapominał w kuchni to czapki, to bata na cudze psy lub czegoś podobnego. Ale najliczniejsze zgromadzenie odbywało się podczas wieczerzy, kiedy przychodził i tabuniarz, który zapędził już swoje konie na wygon, i poganiacz krów, gdy je odprowadził już do udoju, i wszyscy ci, których nie widziało się w ciągu dnia. Podczas wieczerzy pogawędka rozwiązywała języki, nawet najbardziej nierozmowne. Mówiono o wszystkim. I o tym, kto sobie sprawił nowe szarawary, i o tym, co się znajduje w środku ziemi, i o wilku, którego ktoś widział. Wielu słyszałeś tu dowcipnisiów, których nie brak wśród ludu ukraińskiego. Filozof zasiadł wraz z innymi w kole na świeżym powietrzu przed progiem. Zaraz z drzwi kuchennych wyszła baba w czerwonym czepcu, niosąc oburącz gorącą misę z chałuszkami, którą postawiła po środku wieczerzających. Każdy wyjął z kieszeni drewnianą łyżkę, niektórzy, nie mając jej, wydobywali drewniane szpikulce. A kiedy gęby poczęły już się ruszać wolniej, kiedy wilczy głód całego zgromadzenia został już nieco zaspokojony, zaczęły się rozmowy, które, rzecz zrozumiała, skierowały się na osobę zmarłej. Przełożył Jerzy Wyszomirski. Czytał Jacek Brzezowski.